Fleming z serii Agent 007 James Bond tylko dla Twoich oczu. W perspektywie mordu. Oczy w głębi szerokiej, czarnej gumowej gogli były zimne i twarde jak krzemień. W rychłej pędzie motocykla BSA M20 pędzącego 110 km na godzinę tylko one były spokojne w tym połączeniu rozpędzonego ciała i metalu. Osłonięte szkłami gogli motocyklowych wpatrywały się nieruchomo przed siebie tuż ponad środkiem kierownicy, mroczne i niewzruszone jak wyloty lwów. Pod goglami pęd powietrza wdarł się przed usta w twarz i odciągnął przemocą wargi w upiorny uśmiech, w którym łyskały jak nagrobki wielkie zęby białawe dziąsła. Z obu stron tego uśmiechu podmuch wydał policzki. Na prawo i na lewo od pędzącej twarzy, pod hełmem ochronnym czarne rękawice, załamane w przegubie na uchwytach, wyglądały jak atakujące łapska wielkiego zwierza. Mężczyzna był ubrany w mundur kuriera z Królewskiego Korpusu Łączności. Jego maszyna zaś, pomalowana na oliwkowo, nie różniła się od typowego motocykla Armii Brytyjskiej, z wyjątkiem pewnych modyfikacji w zaworach i gaźniku oraz usunięcia niektórych przegródek z tłumika w celu zwiększenia szybkości. Nie było nic takiego w mężczyźnie ani w jego wyposażeniu, co by sugerowało, że nie jest on tym, na kogo wygląda, jeśli nie liczyć nabitego Lugera umieszczonego przed nim w uchwycie na wierzchu zbiornika z paliwem. Była 7 godzina majowego poranka i prosa jak strzelił droga przez las migotała od świetlistej mgiełki wiosennej. Po obu stronach szosy wysłanym hełm kwiatami, głębie wśród potężnych dębów tchnęły teatralnym urokiem królewskich lasów Wersalu i Saint-Germain. Lokalna droga D98 obsługiwała miejscowy ruch w rejonie Saint-Germain i motocyklista dopiero co przyjechał pod autostradą Paris-Mantes, po której już dudnił ruch dojazdowy w stronę Paryża. Kierował się na północ ku Saint-Germain i w jedną ani drugą stronę nie było widać żywej duszy, z wyjątkiem niemal identycznej postaci poprzedzającej go w odległości może niecałego kilometra. Też kuriera Korpusu Łączności. Młodszy i szczuplejszy siedział na swojej maszynie wygodnie oparty, podziwiając uroki poranka i nie przekraczając 60. Miał dużo czasu i rozkoszował się pięknym dniem. Zastanawiał się, czy zjeść na śniadanie jajka sadzone czy jajecznicę, kiedy około 8 wróci do kwatery głównej. 500 metrów, 400, 300, 200, 100. Nadjeżdżający z tyłu zwolnił do 80. Wziął prawą rękawicę w zęby i ściągnął ją. Następnie wetnął rękawicę pomiędzy guziki swojej kurtki, sięgnął w dół i wyjął z uchwytu pistolet. Teraz jego sylwetka stała się widoczna w lusterku wstecznym jadącego przed nim młodzieńca, bo ten obejrzał się nagle zaskoczony, że o tak wczesnej godzinie porannej spotyka na swojej trasie drugiego kuriera. Spodziewał się raczej Amerykanina lub francuskiego żandarma. Mógł to być ktokolwiek z 8 narodów tworzących NATO i należący do sztabu Szapę. Ale z miłym zaskoczeniem rozpoznał mundur swojego korpusu. Który to z nich u licha? Uniósł radośnie prawy kciuk w pozdrowieniu i zwolnił do 50, czekając, żeby tamten zrównał się z nim. Jednym okiem patrząc na drogę przed sobą, a drugim na zbliżającą się sylwetkę w lusterku, przebiegał w myśli imiona brytyjskich motocyklistów z jednostki transportowej służb specjalnych przy dowództwie kwatery głównej. Albert, Sid, Wally? Może Wally, sądząc po masywnej budowie ciała. Pysznie. Można go będzie zahaczyć o tę małą żabkę z kanteny. Louise, Ellis, Liz, jak ona tam do diabła na imię. Ten z pistoletem zwolnił. Był już o 50 metrów. Jego twarz, niezniekształcona przez wiatr, ułożyła się w rysy grube, twarde, być może słowiańskie. Czerwona iskierka jarzyła się za czarnymi lufami oczu. 40 metrów, 30. Samotna sroka wyfrunęła z lasu przed młodym kurierem. Przeleciała niezdarnie przez drogę w krzaki ze znakiem Michelina informującym, że do Saint-Germain pozostał kilometr. Młody człowiek wyszczerzył zęby i uniósł ironicznie palec na znak pozdrowienia i ostrzeżenia. Jedna sroka to zgryzota. W odległości 20 metrów za nim mężczyzna z pistoletem zdjął obie dłonie z kierownicy, uniósł broń, oparł ją starannie na lewym przedramieniu i oddał jeden strzał. Dłonie młodzieńca oderwały się od kierownicy i złączyły na samym środku nagle wygiętego w tył kręgosłupa. Jego maszyna zatoczyła się w poprzek szosy, przeskoczyła wąski rów i wryła się z płacheć trawy i konwali. Tam stanęła dęba na wyjącym tylnym kole i zwolna przewróciła się wstecz na martwego kierowcę. Jego BSA, krztusząc się, kopał i szarpał odzież młodzieńca i kwiaty, po czym spoczął bez ruchu. Zabójca wykonał ciasny zwrot, zatrzymał się przodem do kierunku, z którego przybył.
Kopnięciem opuścił podpórkę, wciągnął na nią swój motor i wszedł w kwiaty polne pod drzewami. Ukląkł przy zabitym i z zimną krwią odciągnął mu powiekę. Tak samo brutalnie zerwał z trupa torbę kurierską z czarnej skóry, rozerwał zapiętą na guziki kurtkę i wyjął sfatygowany, skórzany portfel. Z lewego przegubu zdarł mu tani zegarek, tak gwałtownie, że pękła jego rozciągliwa, chromowana bransoletka. Wstał i nałożył sobie torbę kurierską na ramię. Nasłuchiwał, chowając portfel i zegarek do kieszeni swej kurtki. Słyszał jedynie odgłosy lasu i powolne cykanie rozgrzanego metalu z przewróconego motocykla. Zabójca wrócił po swych śladach na szosę. Kroczył powoli, zgarniając liście na odciski opon w miękkiej ziemi i mchu. Dokładnie zajął się głębokimi wyrwami w rowie na trawiastym poboczu, po czym stanął przy swojej maszynie i obejrzał się na spochytek konwali. Całkiem nieźle. Znalazłyby go chyba tylko psy policyjne, zaś na 15 kilometrach drogi zajmie im to całe godziny, a może dni. Czasu aż nadto wystarczy. Przy takich robotach najważniejsze to zapewnić sobie dostateczny margines bezpieczeństwa. Mógłby go zastrzelić 440 metrów, ale wolał zbliżyć się na 20. A zabranie portfela i zegarka to pożyteczne szczegóły, jak najbardziej profesjonalne. Zadowolony z siebie zrzucił swój motor z podpórki, zgrabnie wskoczył na siodełko i kopnął starter. Powoli, żeby nie zostawić śladów po ślizgu, przyspieszał na szosie i po jakiejś minucie już znowu robił 110, a wiatr ponownie przeobraził mu twarz w szczerzący się uśmiech. Wokół miejsca, gdzie dokonano zabójstwa, las, który wstrzymał na ten czas oddech, znów zaczął oddychać. Pierwszego drinka tego wieczoru James Bond wypił u Fouquet'a. Nie było to nic solidnego. Nie da się poważnie pić we francuskich kawiarniach. Na słonecznym chodniku za drzwiami nie ma miejsca na coś takiego jak wódka, whisky czy gin. Dość poważna bywa Finello, tylko że upija nie ciesząc smaku. Przed obiadem ujdzie jeszcze szampan, ale wieczorem jedna quart prowadzi do drugiej, a butelka nieszczególnego szampana to marny podkład na noc. Bernard byłby do przyjęcia, ale trzeba go pić w towarzystwie. Poza tym Bond nigdy za nim nie przepadał, bo jego lukrecjowy posmak zbyt przypominał mu dzieciństwo. Nie. W kawiarniach trzeba pić najmniej szkodliwe z tych trunków. I Bond zawsze w końcu zamawiał to samo. Americano, czyli gorzkie Campari, Cinzano, duży kawałek skórki cytrynowej i woda sodowa. Jeśli chodzi o tą ostatnią, zawsze stosował Perrier, gdyż jego zdaniem droga woda mineralna to najtańszy sposób na poprawienie marnego trunku. Ilekroć Bond był w Paryżu, zawsze trzymał się tych samych adresów. Mieszkał w Terminus Nord, bo lubił hotele dworcowe, a ten był ze wszystkich najmniej pretensjonalny i najbardziej anonimowy. Obiad jadał w Café de la Paix, Rotonde albo Dom, ponieważ jedzenie było w nich całkiem niezłe i bawiło go obserwowanie ludzi. Jeśli chciał się solidnie napić, szedł do Harry'ego. Ze względu na solidność drinków, jak i dlatego, że kiedy w niewinności swej po raz pierwszy odwiedził Paryż w wieku lat 16, zrobił to, co zalecała reklama Harry'ego w Continental Daily Mail i powiedział taksówkarzowi: Saint-Cru, Donu. Zapoczątkowało to jeden z najbardziej pamiętnych wieczorów w jego życiu, którego szczytowym punktem była niemal równoczesna utrata dziewictwa i portfela. Na kolację chadzał do jednej z wielkich restauracji. Fur, Caneton, Lucas Carton albo Cochon d'Or. Niezależnie od tego, co Michelin miał do powiedzenia o Tour d'Argent, Maxim i tym podobnych, uważał, że restauracje te jakoś unikają skalania przez wydatki służbowe i przez dolara. W każdym razie ich kuchnia bardziej mu odpowiadała. Po kolacji szedł zwykle na Palace Pigalle zobaczyć, co się zdarzy. A kiedy, jak na ogół, nic się nie wydarzyło, wracał sobie spacerkiem przez Paryż na Gare du Nord i szedł do łóżka. Dzisiaj Bond zdecydował się podrzeć tę starą książkę adresową i urządzić sobie staromodny bal. Znajdował się w drodze przez Paryż po katastrofalnej, zawalonej misji na granicy austriacko-węgierskiej. Chodziło o wydobycie pewnego Węgra. Specjalnie przesłany z Londynu Bond miał pokierować tą operacją ponad głową stacji V, co było niemile widziane w stacji wiedeńskiej. Doszło do nieporozumień rozmyślnych. Człowiek zginął na pogranicznym polu minowym. Teraz będzie śledztwo sądowe. Bond musi stawić się na zajutrz w Londynie, żeby zdać sprawę w kwaterze głównej i myśl o tym go przygnębiała. A dzisiaj było tak cudownie. Jeden z tych dni, kiedy można niemal uwierzyć, że Paryż jest piękny i wesoły. I Bond postanowił dać miastu jeszcze ostatnią szansę.
Znajdzie sobie jakąś dziewczynę, prawdziwą dziewczynę i zabierze ją na kolację do jakiegoś wymyślnego lokalu w Bois, takiego jak Armen Monville. Aby zacząć w jej oczach wrażenie transakcji, bo na pewno się ono pojawi, jak najwcześniej wręczy jej 50 tysięcy franków. Powie do niej: chciałbym cię nazwać Donatien, a może Solange, ponieważ te imiona pasują do mego nastroju i do tego wieczora. Znaliśmy się już dawniej i pożyczyłaś mi te pieniądze, kiedy byłem w kłopotach. Zwracam ci, a teraz opowiemy sobie, co porabialiśmy od ostatniego spotkania w Saint-Tropez dokładnie rok temu. A przede wszystkim oto menu i karta win. Wybierz sobie coś takiego, po czym będziesz wesoła i tłusta. A ona popatrzy z ulgą, że już się nie musi wysilać, roześmieje się i powie: ależ James, ja nie chcę być tłusta. I tak się pogrążą w mit wiosennego Paryża i Bond nie upije się, tylko będzie trzeźwy i ciekaw jej i wszystkiego, co mu będzie mówiła. I na Boga, kiedy wieczór się skończy, nie będzie to z jego winy, gdyby się okazało, że w istocie żadnej treści już nie zawiera ta stara bajka o uciechach Paryża. Siedział u Foketa, czekając na swoje americano i podśmiewał się z własnej zajadłości. Widział, że tylko dla zabawy tak fantazuje, aby mieć tę satysfakcję, że dla ostatniego kopniaka miastu, które serdecznie znielubił od zakończenia wojny. Od roku 1945 już nie zdarzył mu się szczęśliwy dzień w Paryżu. Nie o to chodzi, że miasto sprzedało swoje ciało. To samo uczyniło wiele innych miast. Chodzi o to, że pozbyło się serca. Przehandlowały turystom, przehandlowały Rosjanom, Rumunom i Bułgarom. Przehandlowały je temu plugastwu świata, które stopniowo zagarnęło to miasto. Przehandlowały je oczywiście Niemcom. Jeszcze widać je w oczach ludzkich. Posępnych, zawistnych, zawstydzonych. Architektura. Bond popatrzył przez jezdnię na połyskliwie czarne pasma samochodów, od których odbijało się słońce. Wszędzie było tak samo jak na Champs-Élysées. Jeszcze tylko przez 2 godziny można w ogóle zobaczyć miasto. Od 5 do 7 rano. Po 7 wchłania ich grzmiąca rzeka czarnego metalu, z którą nie są w stanie współzawodniczyć ani żadne piękne budowle, ani przestronne obsadzone drzewami bulwary. Taca kelnera zaklekotała marmurowy blat stolika. Zręcznym szarpnięciem jednej dłoni, którego Bond nigdy nie zdoła naśladować, kelnerski otwieracz strącił kapsel z butelki Perriera. Wsunął rachunek pod kubełek z lodem, rzucił mechanicznie voilà, monsieur i umknął. Bond włożył sobie lodu do drinka, dolał po brzegi wody i pociągnął długi łyk. Uparł się i zapalił żółtego Lorenza. Oczywiście wieczór zapowiada się rozpaczliwie. Nawet jeśli bym znalazł tę dziewczynę mniej więcej w ciągu godziny, i tak zawartość nie będzie godna opakowania. W zbliżeniu okaże się, że ma tę nieruchawą, wilgotną, porwatą skórę francuskich mieszczanek. Jasne włosy pod zawadiackim aksamitnym beretem okażą się brązowe na odrostach i sztywne jak struny fortepianowe. Miętowy oddech nie pokryje spożytego w południe czosnku. Powabna figura okaże się za wiele wsparta na drutach i gumie. Będzie pochodzić z Lili, zapyta go, czy jest Amerykaninem. Po czym Bond uśmiechnął się sam do siebie. Ona lub jej Alphonse prawdopodobnie ukradną mu portfel La Ronde. Znajdzie się tam, skąd przyszedł. Nie całkiem, ale mniej więcej. Ech, to diabła z tym. Ze środkowego pasma ruchu wyrwał się odrapany czarny Peugeot 403. Przeciął boczny ciąg samochodów i zaparkował na drugiego przy krawężniku. Towarzyszyły temu jak zwykle pisk hamulców, trąbienie i okrzyki. Z samochodu wysiadła dziewczyna, zupełnie tym się nie przejmując i pozostawiając ruch uliczny, żeby sam się rozwikłał, zdecydowanie przecięła chodnik. Bond wyprostował się. Miała w sobie wszystko, ale to absolutnie wszystko, takie jak w jego wyobraźni. Wysokiego wzrostu, a jej figura, choć ukryta w lekkim deszczowcu, sądząc po tym, jak się porusza, jak trzyma, zapowiada coś pięknego. W twarzy widać było wesołość i brawurę, zgodnie z jej stylem prowadzenia, teraz jednak w zaciśnięciu war kryła się niecierpliwość, a oczy biegały, kiedy przeciskała się na ukłos przez tłum idący po chodniku. Bond przyglądał jej się bacznie, gdy dotarła na skraj stolików i szła środkowym przejściem. Oczywiście to beznadziejne, przyszła tu spotkać się z kimś, pewnie ze swoim kochankiem. Ten rodzaj kobiety zawsze już do kogoś należy. Spóźniła się, dlatego się tak spieszy. Co za cholerne szczęście, aż po te długie, jasne włosy pod beretem na bakier. I patrzy wprost na niego, uśmiecha się. Zanim Bond zdążył się pozbierać, dziewczyna podeszła do jego stolika, wyciągnęła krzesło i usiadła. Uśmiechnęła mu się wprost, zaskoczone oczy, nie bez napięcia. Przepraszam, że tak na ostatnią chwilę. Niestety musimy natychmiast ruszać. Potrzebują cię w biurze. Dodała półgłosem. Nagłe zanurzenie. Bond przywołał się do rzeczywistości.
Kimkolwiek ona jest, przysłano ją z firmy. Nagłe zanurzenie to zwrot w slangu Secret Service zapożyczony z okrętów podwodnych. Oznacza złą wiadomość, jak najgorszą. Bond sięgnął do kieszeni i rzucił na stolik parę monet. Dobrze, idziemy. Wstał i ruszył za nią pomiędzy stolikami do jej samochodu, wciąż blokującego wewnętrzny pas ruchu. Lada chwila zjawi się policjant. Złe twarze przyglądały im się, kiedy wsiadali. Silnik był zostawiony na chodzie. Rzuciła dwójkę i włączyła się do ruchu. Bond przyjrzał jej się z boku. Blada skóra jak aksamit, jasne włosy jak jedwab, aż do korzeni. Skąd jesteś i o co chodzi? Zapytał. Z tutejszej stacji, odparła skupiając się na prowadzeniu. Asystentka drugiego stopnia. Numer służbowy 765. Prywatnie Mary Ann Russell. Nie mam pojęcia, o co chodzi. Po prostu zobaczyłam depeszę z kwatery głównej od M osobiście do szefa stacji. Bardzo pilnie i tak dalej. Że macie natychmiast odszukać. W razie potrzeby z pomocą Dexier. Szef sekcji F powiedział, że będą w Paryżu, zawsze bywałeś w tych samych lokalach, więc ja i druga dziewczyna dostałyśmy jej wykaz. Sprawdziłam tylko Harry'ego i po Fokecie wybierałam się już do restauracji. To wspaniale, że cię dopadłam. Rzuciłam mu szybkie spojrzenie. Mam nadzieję, że nie okazałam się jakaś niezdarna. Bond rzekł. Byłaś znakomita. Jak byś to załatwiła, gdyby ze mną była dziewczyna? Roześmiała się. Mniej więcej tak samo, tylko mówiłabym ci ser. Chociaż dręczyło mnie pytanie, jak pozbyłby się wtedy dziewczyny. Gdyby zaczęła się awanturować, gotowa byłam zaproponować jej podwiezienie do domu, a tobie wynajęcie taksówki. Wydajesz się całkiem zaradna. Jak dawno jesteś w służbie? 5 lat, a pierwszy raz na placówce. Podoba ci się? Praca mi się podoba, owszem, tylko wieczory, dni trochę się wloką. W Paryżu trudno się z kimś zaprzyjaźnić bez ironicznie wygięła w usta, bez czegoś więcej. To znaczy, dodała pośpiesznie, nie żebym zaraz była pruderyjna czy coś, ale u tych Francuzów cała sprawa robi się taka przyziemna. Musiałam na przykład zrezygnować z metra i autobusów, bo w każdej porze dnia człowiek wychodzi z pupą całkiem pośnieczoną. Roześmiała się. Nie dość, że są namolni i że nie wiadomo, co takiemu powiedzieć, to czasem takie uszczypnięcie naprawdę boli. Tego już zanadto. Więc szukając wyjścia kupiłam za grosze ten samochód i zdaje się, że inne schodzą mi z drogi. Byle nie mieć kontaktu wzrokowego z drugim kierowcą, poradzisz sobie nawet w najgorszym draństwem. Boję się, że ich nie dostrzegasz. A poza tym ich niepokoi ten obtłuczony wygląd samochodu. Omijają cię szerokim łukiem. Dotarli do Round Point. Jakby dla zademonstrowania swojej teorii okrążyła go i ruszyła prosto w pasmo ruchu wjeżdżającego z placu dla Concorde. A ten jakimś cudem rozdzielił się i przepuścił ją do wjazdu w Avenue Matignon. Całkiem nieźle. Ale żeby ci to nie weszło w zwyczaj. Może się trafić jakaś francuska Marianne, ocenił Bond. Roześmiała się. Skręciła w Avenue Gabriel i zajechała pod paryską siedzibę Secret Service. Takich manewrów używam tylko służbowo. Bond wysiadł i oprzedł samochód, przechodząc na jej stronę. No, dziękuję za podrzucenie mnie, powiedział. Kiedy minie ten zamek, czy mogę odwdzięczyć się, gdzieś cię zabrać? Mnie co prawda nie szczypią, ale mi wam czasami dość Paryża, podobnie jak ty. Oczy miała niebieskie, szeroko rozstawione. Odpowiedziałem mu badawczym spojrzeniem. Odrzekła poważnie. Z przyjemnością. Z centralki zawsze mnie znajdą. Bond sięgnął przez okno i uścisnął dłoń na kierownicy. Dobrze. Odparł, odwróciwszy się, szybko wszedł pod sklepienie bramy. Podpułkownik lotnictwa Rattray, szef stacji F, był grubawym mężczyzną o różowych policzkach i jasnych włosach, zaczesanych prosto do tyłu. Stroił się nieco manierycznie, z wywiętymi majunkietami, podwójnym rozcięciem w marynarce, w muszki i fantazyjne kamizelki. Sprawia wrażenie takiego, co używa życia, nie żałując sobie wina i kuchni, z czym gryzło się tylko nieśpieszne, dosyć chytre spojrzenie błękitnych oczu. Kopcił jednego za drugim galonsy i jego gabinet aż cuchnął od nich. Z ulgą przywitał Bonda. Kto cię znalazł? Russell, u Foketa. Nowa? Od 6 miesięcy. Dobra jest, ale siadaj. Zrobiła się duża rozruba, więc muszę cię wprowadzić i puścić w ruch. Nachylił się do interkomu i nacisnął klawisz. Proszę wysłać do M poufne od szefa stacji. Ściągnąłem 007 i wprowadzam go w sprawę. W porządku? Puścił klawisz. Bond przysunął sobie krzesło do otwartego okna, by dalej od oparów galonsów. W tyle porykiwał z cicha ruch na Champs-Élysées. Pół godziny temu miał wyżej uszu Paryża i był zadowolony, że go wysyłają. Teraz miał nadzieję, że pozostanie na miejscu. Szef F. przemówił.
Wczoraj o świcie ktoś dopadł naszego porannego kuriera jadącego z Chape do stacji Saint-Germain. Tygodniowa przesyłka z wywiadu Chape, zawierająca skrót wiadomości, dokumenty połączonych wywiadów, rozmieszczenie sił za żelazną kurtyną, wszystko z najwyższej półki. Zabity jednym strzałem w plecy. Zabrano jego torbę kurierską, portfel i zegarek. To fatalnie, rzekł Bond. Czy nie zachodzi możliwość, że był to zwyczajny napad? Są przekonani, że portfel i zegarek zabrano tylko dla stworzenia pozorów? Służba Bezpieczeństwa Szep nie może się zdecydować. W zasadzie przypuszczają, że dla pozorów. 7 rano to bardzo dziwna pora jak na zwykły rabunek, ale możesz to z nim przedyskutować, jak tam będziesz. M wysyła cię osobiście jako swego przedstawiciela. Przejął się tym cholernie. Poza utratą materiałów, tym z wywiadu, nigdy się nie podobało, że jedna z naszych stacji znajduje się, że tak powiem, poza obszarem dla niezastrzeżonym. Już od lat usiłowali spowodować włączenie jednostki z Saint-Germain do struktury Chape. Ale wiesz, jak jest M. Ten niezależny, stary diabeł. Nigdy nie był zadowolony z organizacji bezpieczeństwa w NATO. Przecież akurat w wywiadzie Chape mają nie tylko 2 Francuzów i Włocha, ale w tym ich wywiadzie szefem sekcji kontrwywiadu i bezpieczeństwa jest Niemiec. Bond aż zagwizda. Kłopot polega na tym, że ta cholerna sprawa to dla Chape jak znalazł, aby przywołać M do porządku. W każdym razie zarządził, że natychmiast masz się tym zająć. Załatwiłem ci zezwolenie, przepustki. Masz się zgłosić do pułkownika Schreibera, Wydział Bezpieczeństwa w Komendzie Kwatery Głównej. Amerykanin, sprawny gość. Zajmuje się tym od początku. Z tego, co mogę ocenić, wynika, że zrobił już mniej więcej wszystko, co należało. Czyli co? A co się właściwie stało? Szef E wziął z biurka mapę i podszedł. Były to okolice Paryża, Michelina w dużej skali. Wskazał ołówkiem. Tu jest Wersal. A tu, zaraz na północ od parku, wielkie skrzyżowanie autostrad Paryż-Montez i Wersalskiej. Paręset metrów od niego, na północ, przy N184, mieści się Chape. W każdą środę o 7 rano kurier ze służb specjalnych wyjeżdża z Chape, wioząc te materiały wywiadu z całego tygodnia, o których ci mówiłem. Ma dotrzeć do małej wioski o nazwie Fourque, tuż za Saint-Germain, doręczyć tę przesyłkę oficerowi dyżurnemu naszej kwatery głównej. I przed 7:30 zameldować się z powrotem w Chape. Ze względu bezpieczeństwa każą mu jechać nie przez tereny zabudowane, tylko po N307. Do Saint-Nom skręcić na prawo w D98, przejechać pod autostradą i przez lasek w Saint-Germain. Cała odległość wynosi około 12 km i nie spiesząc się kurier przybywa ją w niecały kwadrans. Otóż wczoraj był to kapral z Korpusu Łączności, porządny, odpowiedzialny facet nazwiskiem Bates i kiedy do 7:45 nie zameldował się z powrotem w Chape, wysłano drugiego, żeby go poszukał. Ani śladu, a w naszej kwaterze głównej też się nie zameldował. Przed 8:15 uruchomiony już był nasz oddział bezpieczeństwa i przed 9:00 zablokowano drogę. Zawiadomiono policję i deksmie wyruszyły grupy poszukiwawcze. Psy go znalazły, ale dopiero około 6 wieczorem, a do tego czasu, jeżeli były jakieś ślady na drodze, to ruch się pozacierał. Szef F wręczył Bondowi mapę i wrócił do biurka. I to byłoby wszystko, poza tym, że podjęto wszelkie normalne środki. Granice, porty, lotniska i tak dalej. Ale takie działania tu nie pomogą. To była profesjonalna robota i ktokolwiek ją wykonał, mógł wyprawić te materiały z kraju do południa albo dostarczyć je do jakiejś ambasady w Paryżu w ciągu 1 godziny. No właśnie. Zniecierpliwił się Bond. I czego u diabła spodziewa się po mnie? Że powiem tym z bezpieczeństwa w Chape, aby zrobili to jeszcze raz, tylko lepiej? Ten rodzaj roboty to w ogóle nie moja specjalność. Zwyczajna strata czasu. Szef F uśmiechnął się ze współczuciem. Dokładnie taki sam pogląd wyraziłem, rozmawiając z M przez aparaturę zagłuszającą. Taktownie. Stary podszedł do tego całkiem rozsądnie. Odpowiedział, że chce pokazać tym Chape, iż traktuje sprawę tak samo poważnie jak oni. Że przypadkowo ty jesteś osiągalny i akurat prawie na miejscu i że masz taki pomysł, który może wychwycić coś niedostrzegalnego. Zapytałem, co przez to rozumie i powiedział, że w każdej bardziej strzeżonej centrali musi znajdować się ktoś niewidzialny, który wszystkim wydaje się czymś tak oczywistym, że po prostu się go nie zauważa. Ogrodnik, czyściciel okien, listonosz. Powiedziałem, że w Chape wzięli to pod uwagę i że wszystkie takie zajęcia wykonują szeregowi. A na to M rzucił, żebym nie traktował tego tak dosłownie i odłożył sławkę. Bond się roześmiał. Już widział, jak M się marszy i słyszał jego zrzęsący głos. No dobrze, powiedział. Zobaczę, co się da zrobić. Komu raportować? Tutaj. M nie chce mieszać w to jednostki z Saint-Germain. Cokolwiek będziesz miał do powiedzenia, od razu wyślę dalekopisem do Londynu.
Ale może mnie akurat nie być, jak zadzwonisz. Wyznaczę ci kogoś na dyżurnego i będziesz go miał na zawołanie przez 24 godziny na dobę. To może być Russell. Ona cię odszukała, więc niech się tobą zajmuje. Odpowiada ci? Tak, rzekł Bok. Może być. Obity Peugeot, którego Rattray zarekwirował, zachował jej zapach. W kasetce pozostawały po niej drobiazgi, pół czekolady mlecznej, suszarda, zawinięte w papierek spinki do włosów, powieść Johna O'Hare, jedna rękawiczka z czarnego zamszu. Bond myślał o niej aż do placu Etoile, a potem usunął ją ze swych myśli, aby szybko przejechać przez Bois. Rattray zapowiedział, że zajmie to jakieś 15 minut, jeśli będzie jechał 80. Bond zażądał, aby szybkość podzielić, a czas pomnożyć przez 2 i zapowiedzieć, że pojawi się u pułkownika Schreibera przed 9:30. Za Port de la Sainte-Glande ruch był już niewielki, więc po autostradzie jechał 110, aż po prawie ukazał się drugi wyjazd z czerwoną strzałką na szapę. Zakręcił pod górę, wjechał na N184. Po 200 metrach na środku drogi stał policjant, o czym Bonda z góry uprzedzono. Funkcjonariusz wskazał mu wielką bramę po lewej i Bond zajechał pod pierwszy punkt kontrolny. Amerykański policjant w szarym mundurze wychylił się ze swojej budki, zajrzał w paszport, polecił mu wjechać i zatrzymać się. Z kolei francuski policjant wziął jego paszport, odnotował szczegóły na formularzu przypiętym do tablicy, dał mu wielki plastikowy numer na przednią szybę i machnięciem kazał przejeżdżać. Kiedy Bond zajechał na parking, teatralnie rozjarzyła się setka lamp łukowych i oświetliła przed nim jak w dzień pół hektara niskich baraków. Bond poczuł się obrażony, idąc po odsłoniętej połaci żwiru pod flagami krajów NATO i wbiegając po 4 niskich stopniach do szerokich szklanych drzwi prowadzących do najwyższej kwatery głównej Zjednoczonych Sił w Europie. Przyszła kolej na główne stanowisko Służby Bezpieczeństwa. Amerykańska i francuska żandarmeria sprawdziły jego paszport i odnotowały szczegóły. Przekazano go brytyjskiemu żandarmowi w czerwonej czapce, który poprowadził go głównym korytarzem obok niezliczonych drzwi. Nie było na nich żadnych nazw, tylko zwykła alfabetyczna abrakadabra wszystkich kwater głównych. Na jednych drzwiach wisiała tabliczka COMSTRIKFTLANT and SACLANT LIANSON TO SASER. Bond zapytał, co by to miało znaczyć. Żandarm albo nie wiedział, albo co bardziej prawdopodobne, ze względu na bezpieczeństwo odpowiedział mu powściągliwie: nie umiałbym tego wyjaśnić, sir. Za drzwiami z napisem pułkownik Schreiber, szef bezpieczeństwa, dowództwo kwatery głównej, ukazał się sztywny i prosty, jakby kij połknął siwiejący Amerykanin uprzejmie powściągliwych manierach dyrektora banku. Na jego biurku stało kilka zdjęć rodzinnych w srebrnych ramkach i jedna biała róża w wazonie. Żadnej woni tytoniu. Po ostrożnej wymianie wstępnych grzeczności Bond pogratulował mu sprawnego systemu bezpieczeństwa. Wszystkie te sprawdzenia i ponowne sprawdzania to duże utrudnienie dla przeciwników. Czy zdarzyło się już panu coś utracić? Czy spotkał się pan kiedyś z poważną próbą takiego zamachu? Odpowiedź na obydwa pytania brzmi nie. Kwatera główna, panie komandorze, nie przysparza mi wątpliwości. Martwi mnie tylko to, co leży poza nią. Oprócz sekcji waszej Secret Service są jeszcze inne jednostki, kontaktujące się niezależnie. A oprócz tego, rzecz jasna, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 14 różnych narodów nie mogą odpowiadać za wszystko, co może się z nich wydostać. Niełatwe ma pan zadanie, zgodził się Bond. A jeżeli chodzi o ten skandal, czy pojawiło się jeszcze cokolwiek od czasu, gdy ostatnio rozmawiał z panem pułkownik Rattray? Mamy już kulę z Lugera. Przerwała mu rdzeń kręgowy. Strzał oddano prawdopodobnie z odległości około 30 metrów plus albo minus 10. Jeżeli nasz człowiek jechał na wprost, musiano do niego strzelić dokładnie z tyłu i po linii prostej. Ponieważ nie mógłby tego zrobić ktoś stojący na drodze, więc zabójca musiał poruszać się jakimś pojazdem, samochodem lub motocyklem. W takim razie wasz człowiek widziałby go w lusterku wstecznym. Prawdopodobnie. Jeżeli któryś wasz kurier stwierdzi, że go ścigają, czy ma instrukcję co do tego, jak powinien się wymknąć? Pułkownik uśmiechnął się z lekka. Oczywiście. Ma pędzić z maksymalną szybkością. A przy jakiej szybkości runął? Ocenia się, że przy niewielkiej. Od 30 do 50. Do czego pan zmierza, komandorze? Zastanawiałem się, czy uznaliście to za robotę profesjonalną czy amatorską. Jeżeli wasz człowiek nie próbował uciekać i załóżmy, że widział swego mordercę w lusterku, chociaż zgadzam się, że jest to tylko przypuszczenie, sugerowałoby to, iż uznał jadącego za nim raczej za przyjaciela niż za wroga. A to mogłoby oznaczać jakiś rodzaj przebrania, który pasowałby do tutejszych układów. Coś takiego, co wasz człowiek mógł zaakceptować nawet o tak wczesnej godzinie porannej. Mała zmarszczka pojawiła się na gładkim czole pułkownika Schreibera. Komandorze,
W jego głosie zaznaczyło się napięcie. Oczywiście rozpatrzyliśmy tę sprawę pod każdym kątem, nie wyłączając tego, o czym pan wspomniał. Wczoraj w południe generał dowodzący zakwalifikował sprawę jako pilną. Ogłoszono stan zagrożenia i powołano Komisję Bezpieczeństwa, a następnie systematycznie rozpatrywano każdy możliwy punkt widzenia i każdy cień poszlaki. Otóż mogę pana zapewnić, komandorze, pułkownik ujął starannie wymanikurowaną dłoń i lekko uderzywszy nią w podkładkę na swym biurku podkreślił, że każdy, kto by jeszcze potrafił wysunąć jakąkolwiek, choćby najbardziej nieoczekiwaną i odkrywczą koncepcję tego wydarzenia, musiałby niewiele różnić się od Steina. Tak więc nie istnieje w tej sprawie żaden, powtarzam, absolutnie żaden punkt zaczepienia. Bond uśmiechnął się współczująco i wstał. W takim razie, panie pułkowniku, dzisiejszego wieczora nie będę już panu zajmował czasu. Gdybym tylko mógł dostać protokoły z ostatnich spotkań, aby mógł zapoznać się z aktualnym stanem rzeczy i gdyby któryś z pańskich ludzi zechciał wskazać mi drogę do kantyny oraz do mojego pokoju. Owszem, owszem, pułkownik nacisnął dzwonek. Wtedy młody, ostrzyżony na jeża adiutant. Proktor, pokaż komandorowi jego pokój w skrzydle do najważniejszych gości, a potem zaprowadź go do baru i kantyny. Zwrócił się do Bonda. Każę przygotować dla pana te dokumenty do wglądu i zobaczy je pan, kiedy zje i się napije. Będą w moim biurze. Oczywiście nie można ich wynieść, ale wszystko znajdzie pan w sąsiednim pokoju, a proktor poinformuje o wszystkim, czego by zabrakło. Wyciągnął rękę. W porządku? Więc zobaczymy się rano. Bond powiedział dobranoc i wyszedł za adiutantem. Idąc po neutralnie wymalowanych, neutralnie pachnących korytarzach, myślał sobie, że to chyba najbardziej beznadziejne zadanie, jak mu kiedykolwiek powierzono. Jeżeli czołowe mózgi 14 krajów w służbie bezpieczeństwa są tak bezradne, na co jeszcze możemy liczyć? Zanim poszedł do łóżka w spartańsko urządzonej kwaterze dla gości, Bond zdecydował, że poświęci jeszcze parę dni, głównie po to, aby jak najdłużej mieć kontakt z Mary Ann Russell i rzuci tę sprawę. Kiedy tak postanowił, zapadł od razu w głęboki i spokojny sen. Nie dwa, ale 4 dni później, kiedy zaświtało nad lasem Saint-Germain, James Bond leżał na grubym konarze dębu, obserwując małą, bezludną polankę głęboką między drzewami otaczającymi D-98, drogę, na której popełniono morderstwo. Był ubrany od stóp do głów w strój ochronny spadochroniarza w barwach zielonej, brązowej i czarnej. Nawet dłonie miał tak zakryte, a na głowie kaptur ze szparkami tylko na oczy i usta. Dobry kamuflaż, który stanie się jeszcze lepszy, gdy słońce się wzniesie wyżej i cienie poczerwienieją, a jego nie będzie można dojrzeć znikąd na ziemi, choćby się nawet stanął bezpośrednio pod tą wysoką gałęzią. A doszło do tego w sposób następujący. Pierwsze 2 dni w szapę okazały się taką właśnie stratą czasu, jaką przewidywał. Nie doszedł do niczego poza tym, że stał się trochę niepopularny z powodu pytań, po wielokroć sprawdzających każdy szczegół. 3 dnia rano miał już iść pożegnać się, gdy zatelefonował do niego pułkownik. O, komandorze, chciałem pana zawiadomić, że ubiegłej nocy przysłano tu ostatnią grupę psów policyjnych. Sugerował pan, że warto by sprawdzić cały las. Bardzo mi przykro. W tonie głosu nie było ani śladu przykrości. Ale wynik jest negatywny, kompletnie negatywny. Och, przepraszam za stratę czasu. Już tylko po to, aby dopiec pułkownikowi, Bond poprosił. A czy mógłbym porozmawiać z przewodnikiem tych psów? Tak, naturalnie. Jak pan sobie życzy? A nawiasem mówiąc, komandorze, jak długo pan tu zamierza jeszcze pozostać? Chętnie bym tu pana widział, ile tylko uzna pan za stosowne. Chodzi jednak o pański pokój. W ciągu paru dni spodziewamy się przybycia dużej grupy z Holandii. Szkolenie sztabowe na najwyższym szczeblu, czy coś w tym rodzaju, więc administracja powiada, że będzie im brakowało miejsca. Bond nie liczył na to, że dogada się z pułkownikiem Schreiberem. Jego oczekiwania się sprawdziły. Odparł życzliwie. Zobaczę, co mój szef ma do powiedzenia i odzwonię do pana pułkowniku. Bardzo bym prosił. Głos pułkownika brzmiał równie uprzejmie, lecz kurtuazja z obu stron była na wyczerpaniu i doznający jej przekraczali tę wątłą granicę już równocześnie. Główny przewodnik psów był Francuzem z Leitz. Miał żywe i sprytne oczy kłusownika. Bond spotkał się z nim przy psich budach, lecz bliskość przewodnika tak niepokoiła owczarki alzackie, że aby uniknąć hałasu, zaprosił Bonda do swojej służbówki. Ciasnego biura o ścianach obwieszonych tanim wyposażeniem jak lornetki, na kółkach płaszcz od deszczu, zwalone u ścian gumowe buty, psie uprzęże i tym podobne. Były też 2 plecione krzesła i stół przykryty wielką mapą lasu Saint-Germain, podzieloną na kwadraty narysowane ołówkiem. Francuz wskazał gestem na mapę. Nasze psy wszystko to sprawiły, monsieur. Nic tam nie ma. Czyli, że przedtem nie sprawdzano. Psiarz podrapał się w głowę. Było trochę kłopotów ze zwierzyną, monsieur. Parę zajęcy, parę lisich nor. Nie dawało się też odciągnąć od polany przy Carrefour Royal. Chyba wyczuwały jeszcze cyganów. Och,
Bąd okazał niewielkie zainteresowanie. Proszę pokazać, co to byli za cyganie? Przewodnik wskazał elegancko brudnym małym palcem. Te nazwy pochodzą z dawnych czasów. Tu mamy Etoile, Parfait, a tu, gdzie dokonano zabójstwa, jest Carrefour des Curieux, a tutaj u dołu trójkąta mamy Carrefour Royal. Ono się krzyżuje, dorzucił dramatycznie, z drogą śmierci. Wyjął z kieszeni ołówek i postawił kropkę tuż koło ich przecięcia. A tu jest ta polanka, monsieur. Przez większą część zimy stał tam wóz cygański. Odjechali w ubiegłym miesiącu. Miejsce zostawili wyporządzone i czyste, jak należy, ale dla psów i zapach przetrwa tam jeszcze wiele miesięcy. Bond podziękował mu, po czym obejrzawszy psy, nie szczędząc im wyrazów podziwu, pogawędziwszy o zawodzie przewodnika, wsiadł do Peugeota i pojechał do żandarmerii w Saint-Germain. Oczywiście znali tych cyganów z wylądu prawdziwych Romów. Prawie słowa nie umieli po francusku, ale zachowywali się bez zarzutu. Nikt się nie oskarżał. 6 mężczyzn i 2 kobiety. Nie, nikt nie widział ich odjazdu. Któregoś ranka po prostu okazało się, że ich już nie ma. Mogło nie być ich nawet i od tygodnia. Wybrali sobie takie odosobnione miejsce. Bond pojechał drogą D98 przez las. Kiedy po kilkuset metrach ukazał się nad nią przebiegający w poprzek wielki most autostrady, przyspieszył, a potem włączył silnik i z rozpędu bezgłośnie dojechał aż do Carrefour Royal. Zatrzymał się, wysiadł po cichu i czując się dosyć głupio, wszedł tak samo cicho do lasu, przemykając się bardzo ostrożnie w kierunku, gdzie powinna być ta polanka. Znalazł ją po przebyciu 20 metrów między drzewami. Przystanął na skraju krzaków i drzew, rozejrzał się bacznie. Po chwili ruszył naprzód i oprzedł to miejsce z końca w koniec. Porosła gęstą trawą i pchem polanka, miała rozmiar mniej więcej 2 kortów tenisowych. Jedna duża kępa konwali, pod drzewami na skraju trochę niebieskich dzwonków. Z boku niski wzgórek, jakby kurhan, kompletnie obrośnięty i pokryty krzewami jeżyn i bujnie kwitnącej treść dzikiej róży. Bond obszedł go i zażał w korzenie, ale nic tam nie było, prócz ziemnego wzgórka. Jeszcze raz się rozejrzał i podszedł w kąt polany, najbliżej drogi. Tu łatwo było przejść między krzewami. Czyżby ślady ścieżki, lekko przydeptane liście? Mogły pozostać po cyganach albo wycieczkowiczach z ubiegłego roku. Na skraju drogi wąskie przejście między 2 drzewami. Bond schylił się, aby obejrzeć ich pnie. Zesztywiał i przykucnął. Delikatnie zeskrobał paznokcie trochę ze swego błota. Zakrywało głębokie draśnięcie w pniu. Wolną dłonią zebrał to, co zeskrobał. Napluł i zwilżywszy błoto, znów zalepił draśnięcie. Na jednym drzewie znalazł 3 takie ukryte dziargnięcia, na drugim 4. Szybko wyszedł z pomiędzy drzew na drogę. Jego samochód stał na lekkiej pochyłości wiodącej pod autostradę. Chociaż krył go po części hałas ruchu na biegnącej górą autostradzie, Bond popchnął samochód, wskoczył do niego i bieg wrzucił dopiero wówczas, gdy znalazł się już kawał pod mostem. A teraz był znowu na tej polanie, nad nią i wciąż jeszcze nie wiedział, czy skojarzenie to miało jakiś sens. Naprowadziła go na ślad, jeżeli w ogóle to ślad, sugestia M i wzmianka o cyganach. Psy wyczuwały cyganów przez większą część zimy, odjechali w ubiegłym miesiącu, nikt się nie oskarżał. Któregoś ranka po prostu okazało się, że ich już nie ma. Coś niedostrzegalnego, ktoś niewidzialny. Wszystkim wydaje się tak oczywiste, że po prostu się go nie zauważa. 6 mężczyzn i 2 kobiety. Prawie słowa nie umieli po francusku. Dobra przykrywka, cyganie. Można być cudzoziemcem, a jednak nie cudzoziemcem, bo jesteś tylko cyganem. Niektórzy odjechali wozem cygańskim, czy inni zostali, zbudowali sobie w ciągu zimy kryjówkę, miejsce, z którego pierwszym wypadem był atak na kuriera z tajnymi dokumentami? Bond już myślał, że fantazjuje, dopóki nie znalazł 2 drzew z otarciami, akurat na tej wysokości, gdzie pedały motoru niesionego lub leczonego naruszyłby korę. Może to być jedynie mrzonka, lecz dla Bonda wystarczająca. Jedyne pytanie, jakie pozostawało w jego umyśle, czy zrobili to raz i na tym koniec, czy są tak pewni swego bezpieczeństwa, że spróbują znów.